Rozkładam się na tak zwanych łanach. To jest miejscówka za zoo. Niby woda płynie na 40 gram. Pełno ludzi, pełno dziury. Ja dzisiaj auto umyłem. Już nie widać efektu. Ok, rozkładam się tutaj. Zobaczymy, co w trawie piszczy. Podobno bardzo dużo krąpi, leszczy. A zaraz powiem o zanęcie więcej, jak się rozłoży. Zanętę namoczyłem w chacie wcześniej. Dwie zanęty Marcela. Jedna Brima, jedna ta Silvera, ta taka czarna. Jest dosyć dobrze namoczona, zaraz będę je przecierać przez sito. Dzisiaj dosyć na grubo, postanowiłem, że albo złowię dużego leszcza, albo nic. Dwie puszki kukurydzy od razu wjeżdża do wiadra. Daję też pele 4 mm, ale najpierw przetrę po prostu zanętę i będę dawać dodatki. Tu mam takie robaki, już dosyć zmęczone niestety życiem. Popełniłem błąd, przyznaję się, że najpierw skręciłem robaki w woreczku, wrzuciłem je do lodówki, nie miały powietrza i tak dalej. Ale już miałem przepełnioną lodówkę i wrzuciłem je do zamrażarki, a powinno się tak naprawdę robaki dodać wody do robaków i dopiero do zamrażarki, dlatego zobaczcie, trochę szczerniałe, ale umyłem je płynem do mycia naczyń, a później jeszcze zrobiłem, żeby je wysuszyć magot cleanerem i kolega powiedział, że jak nie śmierdzą, to jest wszystko w porządku, może takie trochę zmęczone robaki coś pomogą na leszcza, a niektórzy powiedzą, że czy ty jesz nieświeży towar, czy ty jesz nieświeże jedzenie, ale tak jak mówię, nie śmierdzi to, takie jest topione, można powiedzieć martwe i zobaczymy, więc dosyć grubo. Będę te ładniejsze robaki oczywiście wybierać na haczyk. Lecimy z przecieraniem. Zanętę namaczałem wczoraj dwa razy. Najpierw namoczyłem, zostawiłem ją, po godzinie domoczyłem. Wydaje mi się, że jest idealnie namoczona. Na pewno jeszcze właśnie się zastanawiam, czy glinę tu dać, bo tu na 40 gram płynie woda, tak? 40 gram mniej więcej, 40-50, więc może jeszcze troszeczkę gliny wiążącej dodamy. Nie będę się bawić w kolery dzisiaj, jakieś tam bentonity. Tym bardziej, że jest 16:40, więc za 4 godziny jest ciemno, więc dosyć dużo czasu na łowienie nie ma. Przejeżdżałem tutaj przez bardzo duże dziury, no ale jakoś się udało dojechać. Bywało gorzej. Trzeba terenówkę w końcu kiedyś kupić i nie będzie kłopotu. Trochę za dużo wsypałem, ale 4 mm sito. Przy leszczach nie ma się co szczypać w jakieś dwójki, trójki. Zobaczymy, no ale mówię, albo grubo, albo wcale, tak? Nie chcę odławiać krąpi, nie chcę odławiać małych leszczy. Może nawet na hak od razu poleci, polecam z 4 grube białe robaki, a jak nie, to ziarnko kukurydzy. Chociaż znając życie, krąpie i tak mnie dopadną, bo zawsze mnie dopadają. A Wrocław jest znany z krąpi, z małych leszczy. Jutro też się wybieram na ryby z rana. Z bodajże Czernica? Czernica, chyba z kolegą się umówiłem, z Krzyśkiem. Też ma swój kanał na YouTubie. Ale to jutro powiem więcej na ten temat. Ok, idealnie dowilżone. Nie ma się do czego doczepić. Pięknie. Dodam minimalną ilość gliny, bo też wypiję to wszystko od kukurydzy. Naprawdę niedużo. O, tyle dosłownie, 1/4 paczki. Powinienem to wysypać, ale już trudno. Przemieszamy. Tyle peletu dodałem. A nawet jeszcze do niej. W porządku.
Super. Nie odlewam całej wody, tym sobie też jakby lekko dowilżę tą zanętę. Nie szczypiemy się, zawsze się szczypie, a dzisiaj po prostu na grubo. Jeszcze dojdą robaki. I tylko tyle, nic więcej. Dominik wyciągnął takiego klocka na 150 punktów. Siema Dominik. Siema. Ile dzisiaj już złowiłeś? Na jednego złapałem koło ryb 15, jeden taki 42, a tak to same takie mniejsze. Same mniejsze. No dobrze, pokażę wam też zaraz, jakim sposobem wiążę strzałówkę, bo kolega mi ostatnio podesłał link, jak robi to Steve Ringers. Pewnie niektórzy nie wiedzą, niektórzy może wiedzą. Zaraz przejdę do rzeczy. Kołowrotek mam Slam 6500 Ryobi, plecionka 008. Dzisiaj będę łowić na wędkę Diplomat Feather 3,9 metra. To jest wędka, wiadomo, Robinsona. Łowię na mniej więcej 30 metrze. Nie będę odbierać dzisiaj na tyczkach, bo już jest za 10,5, a zależy mi na czasie. Mniej więcej 30 metr. Wiążę zestaw. Pokazuję zaraz. Słuchajcie, żeby nie było, że siwy nie uczy, siwy nie bawi. Robimy tak. Żadne Fidzi noty, żadne przypony zderzakowe. Czekajcie, bo puszczę sobie jeszcze trochę pletki. Robimy tak, bierzemy plecionkę, to będzie przypon strzałowy, bierzemy plecionkę. Robimy zwykły supeł. Mniej więcej 10 cm. Można lekko poślinić. O, jest 10 cm. To obcinamy końcówkę. Mam tu stare takie nożyczki do nici od mamy. Kurde, to trochę ciężko jedną ręką. A wezmę zapalniczką, będzie prościej. Tutaj mamy i teraz bierzemy żyłkę przy pikerze, przy cienkiej wędce. Z tego co czytałem, polecane jest takie 0,22-0,21, a tutaj mam przy Diplomacie większe przelotki, więc mam MS Range'a 0,25. Ja na przykład FG nota nie potrafię robić, więc ja mam dwie lewe ręce do takich rzeczy, zresztą do większości rzeczy mam dwie lewe ręce, więc bierzemy żyłeczkę. Nie wiem, czy to widać. Może Dominik zobaczyć, czy widać? Znaczy, żeby było mniej więcej tu dłoni widać? Mniej więcej tak. No dobra. Coś tam widać, ale nie za bardzo. No dobra. I bierzemy po prostu żyłkę, przekuwamy, przeciągamy przez ten, przez tą dziurkę. Czekajcie, bo tu jest jakieś... Mniej więcej widać. Jakieś zagięcie. Tego nie będzie widać, ale zrozumiecie na pewno. Czyli pętelka na plecionce. O, już jakąś motorówkę słyszę. Przeciągamy żyłkę przez tą dziurkę. O, obkręcamy z 6 razy. Ja będę na to dzisiaj pierwszy raz łowić. Bo to tylko na necie widziałem i mi kolega powiedział, że super rzecz na strzałówkę. O, obkręciliśmy z 6 razy i wracamy przez tą dziurę w żółce.
O, ładnie się zacisnęło. Odcinamy urodzinę po drugiej stronie. No niestety jest weekend, wszędzie jest dużo ludzi. Nie ma co tu mówić, że nie. Mocno siedzi. Zobaczymy, czy się sprawdzi na dalekich rzutach. Odmierzę mniej więcej 7 metrów żyłki i robię zestaw. Ok, słuchajcie, mniej więcej 25 metr. Łowię na 25 metrze. Tym koszykiem, co łowię, tym co nęcę, tym łowię. Mniej więcej koszyk opada 6-7 sekund, więc jest dosyć głęboko. Mniej więcej 6 metrów obstawiam. Tak naprawdę można by tu dzisiaj zastosować, ale już mam mało czasu, więc 3 godziny nie będę się już bawić w ciężkie wałki. Po prostu się pobawimy, bo bym normalnie zastosował tu ciężkie wałki. Mocno doklejone bentonitem i posiedzieć po prostu pół dnia. Jutro tak najprawdopodobniej zrobię. Więc puszczę szybko 10-12 koszyków z twardszym towarem i mam nadzieję, że pod wieczór ruszy się większy leszcz, więc nęcimy. O kurde, bele, ale sobie do towara wylałem. Czekaj, pomogę ci. Do środka. Piwko wylane. Tak to jest, jak się stojaka nie wzięło na butelkę. O, teraz kola poleciała. Dobra, niech leci. Są brania, ale bardzo delikatne. Ciężko to uważać. Powiem ci, zaskoczył mnie ten staw w Wilczycach. Nawet fajnie tam połapałem. 8 sekund koszyk opada. No bardzo fajnie jest ten Wilczycach, ten staw. No, zaskoczył mnie. 8 sekund to ile metrów może być? Około 7. Więc tu trzeba ciężką mieszankę dać, bo jeżeli koszyk opada 7-8 sekund, to jeżeli damy lekką mieszankę, wszystko nam się od razu rozmyje, tak? Ja i tak dałem, mi się wydaje, za lekką, bo to by trzeba jeszcze mocno dokleić. Czy jest przemoczone, ale to by można byłoby jeszcze. Nie jestem przyzwyczajony do takiej cięższej wędki 120 gram wyrzutu, bo na co dzień łowię głównie pikerami. I tutaj jeszcze 50-gramowy koszyk, rzeka, odzwyczaiłem się po prostu. Strzałówka sprawdza się genialnie. Tak naprawdę jakbym tutaj dłużej siedział, to na początku zanęciłbym całą taką miskę, powiem szczerze. I dopiero rozpoczął łowienie. Na ławce bardzo fajnie. Młody. Wiem. Kojarzysz? Wiem. No, ile koszy? 10? 3. Zamęciłem ci. Jako, że liczę na większą rybę, rozpocznę od haczyka numer 16 albo 18, przypon 0,12. 70 cm mi się wydaje wystarczy. Metrowe się już nie będę bawić, chociaż zobaczymy. Ok, moi drodzy, zakładam haczyk, pierwszy rzut. Zobaczymy, czy coś się wydarzy. Dominik tutaj już chyba z 3 ryby złowił. Małe piwko, bo za kilka godzin w auto, żeby nie było. Koszyki odkładam na bok, bo koszyki już mam. Kluczyki od samochodu daję do kieszeni, żeby nie zgubić. Ok. Dobra, dajemy przyponik. Przypon damy Zonera, te gotowce 0,12. Mam już ich chyba tylko dwie sztuki. O, może być. Porządeczku. No, czasem tak jest, że delikatnie biorą i nic nie zrobisz. Nie, tego leszka dzisiaj ładnego, większego. Nic, że właśnie tak delikatnie brał. No potem dobrze się przystał. Trochę zabawy było. Tutaj Dominika trzeba trochę pochwalić, bo wczoraj na kanale, nie chcę mówić jakim, ale bardzo znanym we Wrocławiu, złowił leszcza 70 cm. No i jazia 42, jedną płoć 40 i jedną 30, tak? Tak, i reszta jest mniejsza.
i reszta mniejszych brzdąców, ale zaleszcza 7 dych, szacun. Ok, założymy, rozpoczniemy trzema białymi martwymi robakami. Mówię, wcale bym się nie zdziwił, by nawet mały krąpik wszedł. Zazwyczaj na początku i tak wchodzą małe ryby na każdym wędkowaniu. To nie ma cudów, żeby od razu pojawił się turbo leszcz. Chyba, że ktoś sobie wcześniej nęci miejscówkę i nagle przyjeżdża. Chociaż raz na powodziowym kanale w zimie miałem tak, że w pierwszym rzucie zanęciłem i w pierwszym rzucie złapałem przepięknego leszcza, a potem już odławiałem tylko małe sztuki. Ok, pierwszy rzut. Szczytuwa się napręża, zaraz puści po 7-8 sekundach. Puściło. Dopinamy 50-gramowy koszyk. Ja dzisiaj nie będę przesuwać zestawu, łowimy na odrze. Tak naprawdę wędkę powinienem trzymać bardziej w górze niż w dole. Ale nie ciągnie niesamowicie chyba jak ta rzeka, żeby tak naprawdę ten uciąg jest bardziej przy dole mi się wydaje niż na górze, więc nie ma sensu stawiania kija na sztorc. Wędka w wodzie. Możemy sobie nawet stoper włączyć. Niech się moczy pierwszy zestaw 10 minut. Na kuzo się bardziej buja niż na koszu. Bardziej. Patrz. Chcesz tu sobie siąść nawet. Zobaczę. No, nie. Pokażemy Dominika. Dominik ciągnie rybę. Ma mikado UV. Najczęściej chyba używany kij w Polsce. Często się ludzie o niego pytają. Bardzo uniwersalna wędka. Jest ryba. Jest krąpik. Taki na 200 punktów. Widzisz, pinka się sprawdza. Ok, zestaw 8,5 minuty w wodzie. Poczekamy jeszcze 1,5 minuty i przerzucamy zestaw. Założę teraz czerwone pinki. Może z 3 sztuki. Albo dwie. Ty na 2 sztuki łowisz pinek? No i 3 sztuki. Dominik 3 sztuki pinek. Ja dałem 3 białe martwe. Śmiesznie by było, jak miał skręcone przypony, że... Bo też tak czasami bywa, że się czeka na rybę, a jest poplątane tak naprawdę na rzekę. Z tego co widziałem, niektórzy właśnie nie stosują szybko złączek, bo bardziej się plącze. Ale no zobaczymy, jak będziemy ściągać. No dobra, przerzucamy 10 minut, nic się nie działo. Dominik ma ławicę ryb po prostu, co rzut łowi rybę i to po minucie dosłownie. Przed tym. O, taki leszczek. Do wody oczywiście. A mnie też ryby nie lubią. A nic się nie stało. Nie wiem, pewnie coś małego. Jeżeli w ogóle jest ryba, bo 50-gramowy koszyk i się nie czuje. No dobra, akurat mam tu czuję, bo takie uderzenia są małe. No ale takie branie typowo takie krąpikowe. Pięć razy. Zaczynamy od brzdąca. Dominik jest mega pasjonatem wędkarstwa, ma 14 lat, jeździ z tatą głównie na ryby. Wyciąga ojca. Tato siedzi na główce obok dosłownie. Z kolegami, a Dominik przyszedł do mnie i sobie tutaj łowi rybki. O, taki mały, ale no. Może będą większe. Fajnie, że w takim wieku nad wodą, a nie przed komputerem, nie? Brawo.
Dominik mi przywalił w auto pod bierakiem, ale nic się nie stało. Taki pikuś. Pokaż tę płotkę. Pokażę, czekaj. O, taka mała. Fajna, no ponad dwie dyszki. Nadgryziony ogon, masz coś, no. Gonić musiało. No. O, ten już taki lepszy. Podeszły minimalnie większe. W pół do siódmej jest. Piąta ryba. Może uda mi się branie nagrać. O, jak pociągnęło. Sypnęli coś chyba. Chyba czymś sypnęli. Zobaczcie, jaki sum płynie. No muszę przeczekać chwilę, no bo przecież nie będę tego ściągać. Dziesiąta ryba po donęceniu. U Dominika trochę przestały brać, a u mnie po donęceniu teraz rzut za rzutem, ryba za rybą. Za pół godziny będzie ciemno, więc założyłem na kukurydzę jednego czerwonego robaka, a my będziemy jeść kiełbasę. Patrzcie, bóbr płynie. A to dziadun. Żeby mi nie przeszedł po żyłce. Zobaczył mnie i się wystraszył. Bóbr. Widziałeś? No. Tam. A ty był pod samym tym i mnie zobaczył, się wystraszył, popłynął na środek, no. Wstajemy. Cześć moi drodzy, 4:24. 5 godzin spania. Ciśniemy na Czernicę koło mostu, jeżeli w ogóle będzie miejsce, bo bardzo oblegana miejscówka, musimy znaleźć jakąś główkę. Jedziemy w dwie osoby, z Marcinem i z Krzyśkiem, więc do zobaczenia nad wodą. Ta sama zanęta co wczoraj, to samo podejście co wczoraj, jedynie chłopaki mi dadzą świeższe robaki, bo moje praktycznie nie nadają się do niczego. Zanęta została w aucie, lekko podkisła. Do zobaczenia nad wodą. Most w Czernicy, właśnie pojechał pociąg. Jest Krzysiek z kanału Wędkarstwo bez Spinki. Jest. Lajkujcie, subujcie. Krzysiek ma bardzo fajne. No, Krzysiek ma bardzo fajne odcinki z wrocławskiej Odry, Barki. Co tam, Krzysiek? Jakie jeszcze masz odcinki u siebie na kanale? Powiedz dwa słowa. Proszę? Odraj klasyk. Odraj klasyk. Troszeczkę spinningu. Trochę spinningu, no to zapraszamy. No tam, najważniejsze, że nad wodą, z naturą. Jest Marcin. Cześć. Którego mogliście widzieć ostatnio na słodkiej rybce, który tak samo nic nie złowił jak ja. Same małe płotki. No i mamy Odrę, rozrabiamy zanęty. Krzysiu, powiedz może, co ty tu dzisiaj masz? Wiesz co, to jest, trochę przymoczyłem niestety, ale... No i dobrze, jesteśmy na rzece. Ale to jest tak. Patrzę, to są spaczki, które dostałem od Remisona. Record Suite to jest nowość na ten rok i to jest nowa wersja G5 Special. Czyli tak na jasno lecisz? Tak, jedno i na jasno, a drugi mam zestaw tutaj, został mi sprawdzony, to jest Wonder Black. Aha, od górka. Jedna linia pójdzie na jasno i na grubo, a druga tak troszeczkę bardziej na... to jeszcze musi przesunąć, muszę to przetrzeć, ale... No, a może na czwórce, co? Ja mam czwórkę jak coś. Czy dajesz trójkę nawet? Mam trójkę, mam dwójkę. A, na dwójce może być ciężko. Na dwójkę ciężko, ale myślę, że na trójce przejdzie. A jeszcze glinę dajesz do tego, tak? Tak, dociążę gliną, no bo jednak chcę wałki porobić z tego. A wałki, wałkami? No, zależy wałkami, bo jednak tutaj uciąg jest. Nie? No, leci tak chyba na 50 gram? 50, myślę, że będzie 50-60. No zobaczymy. Możesz zmienić też, nie? No Marcina nie podchodzimy, bo wiadomo, że łowi na trapera. I nas rozwali. Nie no, podejdziemy. Nie róbmy wiochy. Podejdziemy. Nie no, przestań. Dodatki trapera są też super. Co ty ziemia, glina z zanętą trapera. A jeszcze będziesz czerwona. To domaczać. Tak, to będę domaczał, powiedz na sucho. Tu mam zanętę też tą czerwoną. O, ładny kolor. Ziemią.
bo była za bardzo jasna, to taka rażąca, to ją trochę ściemniła. Ale z ziemią to masz? Tak, z ziemią. Tylko wiesz, jak tu jest duży uciąg, to ty ci to może... To będę trochę stąd też brał, to no, no. Tu część pomieszam. Znaczy nie wiem, no ja bym... No i co mam jeszcze? Ja bym się ziemi tu bał użyć, ale to wiadomo... Mam tutaj taką mieszankę. O, pokaż, to ciekawe. A to już jest gotowe. Gotowy produkt. Gotowe. I co tu? No i... Co tu jest w tym? A to jest ziarno takie, ziarno, tak? Konopia, pszenica, ten, i jeszcze ty, ale to capi. A nie, to tak... trzeba przepłukać. To trzeba przepłukać, bo to jest w takiej zalewie naturalnej z tego, ale to trzeba po prostu przepłukać, żeby to ładnie pachniało. Mam robaczki topione, bo stwierdziłem, jak na Odrę i to jest z gliną, to żeby robaki żywe, to będą rozwalać wałki, a to będzie trzeba po prostu skleić, żeby pracowało. Mam też Smacz Pro, ten mały pelet naturalny. A, bo to przysypane jest po tak, prostu. Tak, przysypane. No, bo to jest fajne zamknięcie, tak. Zamknięcie jest fajne. Mam Robin Red, czekolady z pomarańczą, naturalny pelet. Są trzy, tu mam 8, czerwony robak, białe robaki. No i to wszystko. No i kukurydza. I co chcesz dzisiaj złowić? Rybę. I rybę. No dobra. Co okay. Odradaj, no i co odradaj do domu. No. Albo grube jazie. Okej. Okay. Moja zanęta jest ta co wczoraj. Przemoczona już jej dzisiaj. Lekko przemoczona, już jej dzisiaj nie. Dowilżam, rozkładamy się i lecimy. Bo jest po 5:00. Czas goni. Krzysiek takie piękne wałki porobił, ale nie dokleił bentonitem, żadnym kolorem, tylko tak. Cięższą gliną, tak? Tak? Ile takich wałków puścisz na początek? Wiesz co, myślę, że po 7, tak? Po 7. Na jedną linię. Ja z kolei doszedłem do wniosku, że nie robię wałków i tak samo jak wczoraj tym koszykiem, co łowiłem, tym będę nęcić. A Krzysiu używa tutaj takiego koszyka 30-gramowego, żeby ta szklana ładnie weszła. Tu jeszcze czerwonego robaka dociąłeś, tak? Do tej, tak, do tej... tak, jest tam z trzy paczki dendrobene. Trzy paczki dendrobene, to żeś zainwestował. Albo grubo, albo wcale. Tak jest. Ja wziąłem tarasol w razie czego. Dobra, nastał moment, że mogę się skończyć zabrać. Zakładamy przypon, rozpoczynamy wędkowanie. Dzisiaj bez mikrofonu, dlatego że jakieś przebicia mi się robią. Widzieliście na początku filmu, nie wiem dlaczego. Może kabel jest naruszony. Muszę sobie uzbierać z 500 na dobry transmitter. I wtedy nie będzie takiego kłopotu. Zakładamy przypon mniej więcej 70 cm. I możemy rozpocząć wędkowanie. Zanęciłem 12 koszykami. Obok Krzysiek, tak jak widzieliście, ma wałki robione. Oni łowią po dwie wędki, więc ich ryby liczą się na pół. A ja łowię na jedną. Rozpoczniemy może od przyponu 0. Dobra, pierwszy rzut 0,10, mimo że to rzeka. 70 cm przy haczyk numer 18. Jeżeli zobaczę, że w łowisku są duże ryby, od razu się przerzucam grubiej. Miejscówka jest bardzo piękna, bardzo urokliwa. Obok stoją dwie przyczepy, dwa kampery. Widzę, że właśnie wstali i sobie zarzucili zestawy. Pewnie siedzą tu cały weekend. Przyjechaliśmy o 5:00. Krzysiek był lekko przed 5:00. A już jest jakby koło 6:00 czy coś takiego. I jakbyśmy przyjechali później, to byśmy takiego fajnego miejsca nie mieli jak tu. Okaże się, czy fajne. Czy fajne, było urokliwe, ale zobaczymy, czy będą ryby. Więc każdy ma dzisiaj zupełnie inną taktykę nęcenia. Właśnie też chciałem powiedzieć na ten temat, jeżeli mamy 50-gramowy uciąg, tak jak dzisiaj tutaj, pytanie jest takie, czy robić wałki, gdzie mi się wydawałoby to najbardziej rozsądne, czyli zrobić wałki takie na kamień z bentonitem i żeby to się rozmywało mniej więcej 4 godziny, 3 godziny i żeby to po prostu stało w jednym miejscu. To jest najbardziej, mi się wydaje, rozsądna opcja. Jeżeli damy samą zanętę tutaj, tak tylko i będziemy non-stop tylko nęcić, nęcić, nęcić to samą zanętą, to po prostu będziemy smużyć i
Wydaje mi się, że gorszy byśmy uzyskali efekt. Tak jak ja dzisiaj zastosowałem przemoczoną zanętę, na pewno tak jak kiedyś byłem na Brzanach, to się sprawdziło. Miałem przemoczoną zanętę i po prostu po dwóch rybach donęcałem pięcioma koszami i dzisiaj też tak będę robić, jeżeli ryby będą. Każdy ma swoją technikę, każdy ma swoje podejście. Ja mam takie podejście, dzisiaj też nie ukrywam, że po prostu nie lubię robić wałków, nie chcę mi się tymi wałkami zazwyczaj nęcić, a lubię po prostu przemoczoną zanętą i tak dalej. Też dlatego, że nie mam może karpiówki do nęcenia, a boję się trochę tym dyplomatem nęcić takimi szklanami, chociaż pikerem i robiłem w sumie szklany i piker przeżył. Okej, więcej nie gadam, siadam, zaczynam łowić. Na razie damy trzy czerwone pinki. Krzysiu mnie dzisiaj poratował robakami mrożonymi. Jeszcze muszę mu zapłacić. Się zastanawiam właśnie, czy dać mu kasę, czy nie. Kolumbijski pesos. Dobrze, kolumbijskie pesos. Nie no, rozliczymy się. Ok, pierwszy rzut. Wybiło do klipa, wkładamy wędkę. No nie jest to za głęboko rzeczywiście. Przyznam się, że z wędką w górze łowiłem w życiu może od kiedy zacząłem łowić na feder przez ostatnie 2 lata, może z 5 razy. Maksymalnie 5 razy. To i tak dobrze, że płynie na 50 gram, a nie na 100. To były takie momenty, że się nie dało już, ja pamiętam. Na rędzinie też czasami tak bywało, niby przy wylocie barek, czasami 30 gram, a czasami jak sunęło, to 120 nie dawały rady, nie? Ja zeszłym roku, o tej porze roku właśnie, to było taki, ale też to było tak, że trochę popadało wtedy, to tak ta woda przyszedła. A, zazwyczaj tak jest, że po deszczu, no. To tutaj 120, to było jak nic. O kurwa. Złamałeś? No. Dyplomata? Przy łączeniu? Nie. Tak. Tak wygląda. Tak wygląda złamany dyplomat przy nęceniu szklanką. A to jest ta wędka też do 120 gram jak moja. No, no, strzeliła po prostu. A mam branie, czekajcie. Było branie. O, jest branie. A przegapiłem już. Końcówka na drugiego łączenie, elementu. Na łączenie, to jest łączenie, bo widzę jedno w drugiej sezonie. Mhm. Dobra, przerzucimy chyba, bo... Ale może musiał być już gdzieś pęknięty, nie? Nie, naruszony. Mam takie wrażenie, że może nie do końca być stołem, bo w sensie na łączeniu i on nie był aż tak bardzo... A. No boli, boli, nie? No bo kurde... Nie dość, że się rozkładałem 2 dni, to jeszcze... No właśnie. Pamięta wcześniej, bo tak jak mówiłeś, od razu branie. Tak puknięta gdzieś, albo nie docisnąłeś po prostu tego składu i się zrobiło. Bo to w sumie przy łączeniu puściło, nie? Tak, niedaleko tak, łączenia. O, taka mała rybka była, że się aż się spięła. Krzysiek sobie odmierza na tyczkach. Marcin ponęci.
a my się będziemy bawić. Dodamy teraz trochę robaka do koszyczka. Było jedno uderzenie i cisza. Nie szczyka takiego na 200 punktów. Piąta ryba. Nic specjalnego, ale próbujemy dalej. Przerzuciłem się na 50 metr. 60-gramowy koszyk nawet stoi. 5 ryb odłowiłem, już sobie dałem spokój z 30 metrem, ale zaraz chyba do niego wrócę. No z pół godziny mniej więcej. Na dalekiej linii nic się nie dzieje. Koledze też na razie bardzo słabo, ale próbujemy, może się jeszcze ruszy, troszeczkę pokropiło, ale już pomału słońce się przebija. Zobaczymy, co będzie dalej. Ściągnąłem z 50 metra plecionkę, jakiś sznur po prostu, no ale przynajmniej koszyczek sobie znalazłem. Przetarłem przez 3 mm sito zanętę. Kukurydzę wyrzuciłem. Miałem teraz właśnie dwa brania, ale tylko ściągnięte robaki, więc pewnie jakaś drobnica. Szósta rybka po dłuższym przestoju na 30 metrze. Zaczęło padać, niestety. Ale może zaraz przejdzie. Marcin, jak chcesz, to ci dam ten podbierak, to nagramy, że też złowiłeś. Marcin, odchodne jeszcze tutaj leszczem. Marcin, jestem ambitny, sam go złowię. Sam złowisz? Tak jest. Pokaż go, Marcin. No, taki leszczyk. Nie martw się, Marcin, nie będę się z was śmiać na filmie. Dostajemy lanie. Ale zaraz to zrobię, ha, ha, ha. Dostajemy lanie. Nie no. Jakie tam lanie? Na bezrybiu to i kąp chyba. Czy to nie, to leszczyk już jest, nie? Leszczyk, no. 30 centymetrowy kąp, nie? No nie no, 30 to chyba nie, no to już. Wędeczka się gnie. Już chciałem się stąd zwijać. A nie, chyba nie jest to nic. O, brzanka mała chyba. Nie, co to jest? Zaraz zobaczymy. Podejdę. Brzana mała, nie? Brzana, no. No to tak, Marcin przyjechał kłusować, nie? Brzany, w okresie ochronnym. Nie, to jaś. Jaś? Tak. Ładny. Zobaczymy. Tak się łowi ryby. Pięknie. Już chciałem stąd jechać. Mówi to. Nie, no na tłuszczochu. Ładny. Fajny. 50? Nie, na 50 może nie, ale tłuściutki. Słyszymy go. Uwaga. Stanę tak, żeby samemu do wody nie wpaść. Wyczekany. Siwy, ty to potrafisz. Pięknie. Ładnie. Pięknie. Jak mówiłem, jedna wystarczy chyba, nie? Szypon 010, haczyk numer 18. I na co? 3 czerwone pinki fluo. Przepraszam, 3 pinki czerwone. Emocje. Emocje jak na rybach. Emocje jak na rybach. No jak mówię, sam nie potrafię ryb złowić, to Marcin musiał pokazać klasę. Piękny jaś. No w końcu wyczekana po ponad 4 godzinach. 43, tak? No. O, piękna, piękny tłuściutki jaś. Zaraz go wypuszczamy do wody. Dobra. Płyń.
zawołać kolegów. Elegancko. Paczek, spokojnie. Super, dostojnie, tak, nie? Ale też spokojny hol był bardzo, aż tak biło jak płoć. No to też nie jakaś mega ryba, ale na przeponie 0,10, haczyk 18. Jednak to była taka leciutka przygoda, nie? Jest to pociągnąć. Tak jest. Po Jaziu dołowiłem leszcza około 30 cm. Teraz rzuciłem i nic się nie dzieje, więc chyba zaraz 5 koszykami do nęce. Mam na koncie 7 lub 8 ryb. Krzysiek ma jedną, a Marcin jest na razie na 0. Ale Marcin się zaraz bierze do roboty i będzie odławiać turbo leszcza. Dodałem trochę karmelu brasem z Robinsona. Do tego pele 4 mm, jeszcze raz to przetarłem, po raz drugi. Tu mam topione robaki i nic tak naprawdę więcej. Niestety nic się teraz kompletnie nie dzieje, tak sobie gadaliśmy, taki lajcik z Marcinem, bo Krzysiek już pojechał, więc Marcin się przesiadł i robimy sobie tutaj bekę. No i ja sobie teraz do nęce, myślę tak z 10 koszykami i zobaczymy, może jeszcze coś się wydarzy. Już jest 12, ale jest fajna pogoda, więc postanowiliśmy po prostu posiedzieć. Od razu po donęceniu jednej nie wciąłem, drugą wciąłem. Od razu zareagowały. No dobra, wypuszczamy, łowimy dalej. Tak wygląda wędka i kołowrotek po kilku godzinach łowienia. Przebojami. Przebojami kość się złożył, bo nie dokręciłem. Prawie spadłem, wpadłem do wody. Mamy ładnego leszka. Taki już nawet w porządku. Zobaczcie, jak śmiesznie. Stanąłem, żeby podebrać leszcza, bo Marcin wyspę odgonił, bo oderwała się tutaj ta wyspa. I stanąłem na koszu. I kosz mi się złożył. Dobrze, że nie stałem w wodzie, bo bym wpadł po prostu do niej. Tak to jest, jak się nie dokręci kosza. I znowu sytuacja, że donęciłem 10 koszykami, wpadły dwie ryby i cisza, więc znowu donęcam 10 koszykami. Nie ma to jak sobie zanęcić, akurat motorówka przepłynęła. Akurat przy dziewiątym koszyku. Znowu płynie. Ale nie przeszkadzało to w tym, żeby złapać takiego klenia. Piękna rybka. Jestem cały już brudny. Zobaczcie. Piękne, mocne branie. Wypuszczamy rybkę. Wszystko do prania znowu. Właśnie mówię do Marcina, że w Odrze jest ryba, tylko my nie potrafimy jej łowić. Wiatr raz strasznie dmucha, a raz jest cisza, teraz akurat jest idealnie. Każde donęcanie ostatnio przyniosło mi rybę lub dwie. Tego klenia, takiego leszcza ponad 4, około 40 cm. Jazia też po donęceniu złowiłem, więc od razu puściłem teraz 6 koszy z robakiem. Już dzisiaj zużyłem około, nie wiem ile to pudełko ma, pół litra chyba to pudełko ma. Zużyłem już 700 ml. Robaka na pewno i pinki i białego. Teraz zobaczymy, czy będzie ryba. Miałem się już zwijać, tak jak mówię wcześniej. Już była taka, że kurde, nie ma tutaj tej ryby. Ale przyszedł nowy pomysł do głowy. I przyniosło to efekt, tak? Trzeba cały czas nad wodą kombinować, bo kto nie kombinuje, ten nie łowi. Marcinowi przetarłem zanętę. Bo miał taką dosyć zbryloną z gliną. Odrzuciliśmy grube frakcje, zrobiliśmy puszek. No i na razie, no tak jak siedział na zero, to złowił 3 uklejki, tak? 4 uklejki, tylko miał koszyczek za lekki 30-gramowy. I to też jest tak, że jak się ma za lekki koszyczek, jeszcze długi przypon, to często te uklejki nas niestety dopadają, więc warto wtedy docisnąć zanętę do koszyka, z takich moich spostrzeżeń. Dociążyć koszyk, czyli dać po prostu z 50-gramowy koszyk.
i czyli te 20 nawet gram do góry, żeby to szybciej opadało na dno, jest mniejsze prawdopodobieństwo, że ta uklejka nam się złapie. No i też przede wszystkim więcej robaków nałożyć na haczyk, może zwiększyć haczyk. Ale na razie, no mówię tutaj, teraz złowiłem na 0,13 tego klenia, bo 0,10 mi się już skończyły. Ale 18 dalej, Kamasan B560. Tak mi się wydaje, że to Kamasan B560, bo też już dawno wiązałem, kilka miesięcy temu i nie pamiętam, muszę sobie po prostu dowiązać haczyków. Ale będę mieć klejenia z wczoraj, z dzisiaj, pewnie z 2 godziny to będę kleić. Jest jazisko, ale wieje. O kurde, zaczęło padać chyba. Tak się łowi jazie, tak się łowi ryby. Zaraz go zmierzymy. Storm się zebrał, normalnie wieje tak mocno, że szok. Znowu się potwierdziło to, co powiedziałem. Złowiłem dwie ryby, dwa rzuty, cisza. Znowu donęcam przetorem, po raz kolejny zanętę. Już robaki mi się kończą. Myślę, że z godzina, dwie i trzeba będzie się ewakuować. Ale jeszcze muszę dorwać coś ładnego. Okej, zakończyliśmy wędkowanie. Jest koło 16. Trochę nam się posiedzieliśmy, no bo piękna pogoda, aczkolwiek później bardzo mocno wiało i dosyć mocno przeszkadzało to w wędkowaniu. Jakieś podsumowanie. No w sumie Eldorada nie było. Powiem tak, ja jakoś tam... W stosunku do mnie to było u ciebie. No Marcin się bawił dzisiaj z uklejkami, nie wiadomo czemu jakoś tak wyszło. No mi wpadły dwa jazie, jeden kleń i no z 15-20 takich klepaków, jeden leszko 40 cm, ale przede wszystkim takie wnioski z tej wody, że no odra w końcu, tak? Gdzieś, tak jak mówiłem chyba wcześniej, 10 koszyków zanęcić albo 5, dwie ryby. Później dwa rzuty, cisza, znowu 10 koszyków, znowu dwie ryby i to przynosiło jakiś taki efekt. Czasami było tak, że zanęciłem 5-10 koszykami i wpadało tylko jedna ryba. Ale trzeba było szybko na to reagować, bo ona po prostu odsuwała się, tak, od danego pola jakby łowiska. Krzysiek chyba złowił dwie ryby, bardzo dużo Krzysiek nie wciął też brań, tak? Jakiś miał tam problemy z tymi chyba haczykami z Browninga. Ja przyznam szczerze, że dzisiaj się trochę wściekałem na tego Diplomata 3.9, bo tam szczytówka, trzeba ją bardzo mocno wepchnąć. Miałem jeden pęk. No tak, Diplomat pękł temu Krzyśkowi, jakiś tam błąd, albo nie doczepił do końca, albo może gdzieś tam uderzył wcześniej, bo mi się nigdy wędka nie złamała, ale różnie się zdarza. No i też szczytówkę złamał jedną, tak, bo omotka mu się zrobiła, więc, a wczoraj spinning złamał, więc taki miał weekend, taki się trochę chłopak wkurzył. No ale co, no życie bywa, tak, I tak naprawdę z tą szczytówką no nie jestem do końca zadowolony, no bo co jakiś czas, tam co 10 koszyków, musiałem tą szczytówkę lekko przekręcać, bo ona po prostu odbijała, tak? Mówiłem, wiadomo, na klipie. Nie wiem, słyszałem, że są z tym tak jakieś tam problemy. Trzeba by to może jakąś inną szczytówkę dopasować. Sprawdzę w domu, to była szczytówka szklana. Zobaczymy, jak się węglowa tutaj spisze, czy jak się zachowa. No i co, coś jeszcze? Nic, do następnego. Do następnego, zostawcie łapkę, zostawcie suba, ten film będzie trochę długi, ale tak po prostu wyszło. No dobra, no to pozdro, na razie. Na razie, hej.